pokrótce przedstawić sylwetki naszych autorów. Dzisiaj wystawa partnerska fotografików koszali miskich Marcina Szchyły, Agnieszki Stępniewskiej. Co ich łączy? Łączy ich na pewno pasja fotografii. Łączy ich to, że przynależą do naszego Koszalińskiego Klubu Nauczycieli Plastyków Twórców, zrzeszonych przy sekcji plastycznej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Łączy ich to, że wspólnie pobierali nauki w Centrum Kształcenia Ustawicznego właśnie w technice fotografii. Co ich dzieli, no, to chyba widać na zdjęciach. Być może wrażliwość, temperament, być może jeszcze Państwo sami coś zauważycie szczególnego, co dotyczy fotografii Agnieszki, czy też fotografii Marcina. Zachęcam do takich tutaj spostrzeżeń. No i chciałabym pogratulować dzisiejszym naszym twórcom. Poproszę panią Małgorzatę Chyłę o wręczenie malutkich, skromnych prezencików z tej to okazji. Gratulujemy pięknych prac, naprawdę wasza twórczość nas tutaj zachwyca, bo tak to trzeba powiedzieć. No i gratulujemy. Tak, takim drobiazgiem oczywiście, bo co można wręczyć fotografikom? No coś słodkiego, żeby miały więcej weny twórczej, energii. I coś związkowego, czyli oczywiście pomorskie klimaty, bo tam będziecie mieli też wenę na waszą pracę. A ja jeszcze bym chciała kilka słów tylko powiedzieć, a mianowicie w imieniu pani dyrektor z CKU, pani Renaty Bus, która obiecała, że zrobi wszystko, żeby tu dotrzeć, ale akurat dzisiaj miała wizytę u lekarza, chciała również przekazać gratulacje dla swoich uczniów, bo jakby nie byłoby dwoje, tak jak powiedziała koleżanka przewodnicząca, ukończyliście Centrum Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych i tam właściwie się poznaliście, ale również koleżanki, które tutaj robią zdjęcia, pozwalam sobie powiedzieć koleżanki, bo faktycznie razem i kolega, witam serdecznie, bo faktycznie razem spotykacie się na wielu różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. No i oczywiście już dzisiaj miałam zapowiedź i pytanie z dwóch koszalińskich szkół, czy można przyjść na wystawę fotografii z całą grupą. Powiedziałam, że jak najbardziej w godzinach pracy biura zawsze jesteśmy otwarci i zapraszamy i mamy nadzieję, że te fotografie przez cały okrągły miesiąc będzie można tutaj oglądać. Przy okazji chciałam powiedzieć, że ta ekspozycja zapewne nie wyglądałaby aż tak imponująco, gdyby nie jednakowa szata graficzna, którą również zawdzięczamy pani dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, a mianowicie chodzi o te ramy, które zostały pożyczone. Jednak pokazywanie zdjęć różnych autorów, ale w jednakowej ramie, powoduje, że można się skupić wtedy tylko i wyłącznie na treści zdjęcia, a nie na jego otoczeniu i faktycznie zupełnie inaczej się odbiera w ten sposób sztukę. Także no, życzę w tej chwili miłych wrażeń artystom, no, ciekawych rozmów jeszcze. Chcielibyśmy wam przekazać nasz punkt patrzenia na świat, na przyrodę między innymi, na to, co nas otacza i jak to postrzegamy i jak to uchwyciliśmy. Chcielibyśmy, żebyście po prostu nas odebrali w jakiś sposób. Jedna strona jest moja, jedna strona jest Marcina. Jak widzicie, zupełnie różne te strony są poniekąd, a jednocześnie spójne. Także bardzo chciałabym, żebyście się zapoznali z nami.